Serwus, tutaj Chubzik, na filmie z nami Amadeusz Farah, witam serdecznie. Cześć. Nie dziwi mnie ani trochę, jak w zły humorze jesteś. 8 sekund dzieliło cię w zasadzie, mówmy otwarcie o historii Freak Fightów. To jest 8 sekund, że on mnie pierdolnął, ja padłem, nie wiem, jak powiedzmy, widziałem jedną powtórkę, Kwieciński, Wiewióra, czy 8 sekund, bo obcy dla mnie człowiek, którego bardzo szanuję, Piotr Jarosz, zadecydował, że w obawie o moje zdrowie, pomimo że bił jak dziewczyna z podstawówki, przerwał mi wygraną walkę. Kurwa, 8 sekund, szkoda, że nie sekundę przed, no. To jest kurwa, dla mnie to jest kurwa, nacharał mi ktoś na ryj, tak się czuję. Nie zgadzasz się z decyzją? No nie wiem, no nic mi nie jest, stary, no i nic mi nie było. Ja bym chciał się, skoro powiedział broń się, ja byłem w dosiadzie, to się przekręciłem po to, żeby jak pies iść do tyłu, bo wtedy on z ciebie spada, no coś nie, coś potrafię z tego MMA i chyba to pokazałem. I powiedział broń się, to się przekręciłem, bo to była moja forma obrony. W tył głowy i tak mnie nie może bić i chciałem się z niego wyślizgnąć i wytelepać, kurwa, jak karp, no. 8 sekund, usłyszałem to. Okej, okay, zajebiście mówię, nie? Sobie pomyślałem. A on powiedział broń się, więc mówię i auto, to by, nie wiem czy to słychać na powtórce, bo jeszcze nie oglądałem, ale automatycznie w ułamku sekundy od razu się przekręciłem. To była moja forma obrony, no. To była moja forma obrony i teraz wszyscy ludzie będą mi pierdolić. Okej, okay, zostałem wyniesiony na noszach, bo mam zerwany mięsień i byłem zmęczony, ale kurwa, ale ja wiem, że Kamil leżał, Kamil był bity i Kamil płakał. Kamil powiedział mi, że w ogóle nie zrobiłeś wrażenia i że życzy ci tylko zdrowia. Nic więcej to nie powiedział, nic dobrego w zasadzie. Nic mi nie zrobił, no więc zdrowia, no to sobie sam kuku zrobiłem już w Tajlandii. Miałem wypadek na skuterze, przy którym straciłem przytomność, zerwałem sobie tam mięsień, ale skoro mam main event i niewykorzystane szanse, lubią się mścić, i tak miałem, uważałem, że jest na tyle słaby, że go pokonam, więc pierwszy miesiąc byłem pijany. I czołgałem się i ludzie na TransTV pytali, dali mi ksywę Pingwin, dlaczego ja tak kurwa łażę, a drugi miesiąc już trenowałem, a że nie mogłem trenować normalnie, to śmieszne były te treningi, no ale były, nie? Ale nie zmieniłbyś niczego w tych przygotowaniach? Nie mógłbym niczego zmienić, bo naprawdę dałem z siebie w tych przygotowaniach dużo, odkąd tylko zacząłem móc delikatnie, nie biegać, ale już powiedzmy chodzić, to tak troszeczkę, tak że mogłem truchtać lekciutko, tak powolutku sobie, to przygotowałem się, co widać było po mojej sylwetce. A co do samej walki, no to uważam, że ja już walczyłem do końca i sędzia zadecydował, że przegrałem, a na pewno nie zrobił tego Kamil Łaszczyk, ubijając mnie. Ale takie będą nagłówki i tak zostało to zapisane. No tak naprawdę wygrywałeś 90% walki i po prostu na tym finalnym momencie sędzia Jarosz zdecydował, że jest jej koniec, że przegrywasz. Wygrałeś na pewno. Dawał sekundę przed końcem walki, nie? Będzie to wielki niedosyt, na pewno. Ale też nie czujesz się w ogóle przegrany? Czuję się przegrany, ponieważ jest tak napisane, takie są nagłówki i ludzie będą pierdolić, że wygrał sport, czy Kamil Łaszczyk wygrał, a ja uważam, że Kamil Łaszczyk leżał, był bity i płakał, ale szanuję go 100 razy bardziej po tej walce, dlatego że przetrwał te 3 rundy. Myślałeś, że to będzie szybciutki werdykt dla ciebie w pierwszej rundzie? Wiedziałem, że tak będzie wyglądała walka, ale nie wiedziałem dokładnie. Wiedziałem, że plus minus, dokładnie tak sobie tą walkę wyobrażałem i też tak też wyglądała, ale no nie spodziewałem się, że można kogoś po takiej kurwa bitce, w której tyle zostawił kurwa serca, od tak mu przerwać walkę, nie? A czujesz się, że trochę utarłeś nosa tym ludziom, którzy mówią, że to Łaszczyk go zniszczy, przecież on go... Hejterzy się będą teraz karmić bardzo tym, że pod sam koniec mi taki psikus został. No kurwa, będą mi wmawiać, że ja zostałem wykończony przed czasem, ubity, gdzie on bił na... Nie, no nikt tak słabo nie bił jak on. Nikt tak słabo nie bił. Mógłby mnie napierdalać i napierdalać, kurwa, nie? Z twoich przeciwników nikt nie bił tak słabo jak on? Wiesz co, no niektórzy nie zdążyli mnie pierdolnąć, więc nie wiem jak oni bili, ale no on bił naprawdę słabo, no. A czy w takim razie cię zaskoczył? Czymkolwiek cię zaskoczył? Czy Kamil mnie czymś zaskoczył? Mógł zaskoczył może, znaczy nie, no wiedziałem, że będzie miał tak dużą wolę walki i że będzie walczył do końca, więc zaskoczył to mnie sędzia Jarosz.
czujesz się troszkę oszukany w takim razie, Piotrowicza? Czuję się oszukany, ponieważ z jednej strony ma to jakieś tam uzasadnienie, że w obawie o moje zdrowie. Tylko że moje zdrowie uważam, że dużo bardziej ucierpi psychicznie na tym, że zostało to uznane jako porażka, niż te kilka ciosów od człowieka, który bije jak dziecko z podstawówki. Rozumiem. Chcesz rewanż? No chciałbym rewanż, ale kurwa, nie róbmy sobie jaj, no. Nie róbmy sobie kurwa jaj. No, ten człowiek dostał dzisiaj w pierdol. Pomimo, że ja zostałem wyniesiony, no ale ja se zerwałem mięsień i byłem zmęczony, no. To połączenie, no to kurwa, na tej jednej nodze, jakbym tam kicał, no to... Nigdy nie widziałem takiego niedosytu w twoich oczach, jak właśnie, gdy byłeś na tych noszach i patrzyłeś po prostu w eter. Miałeś taki wzrok właśnie... W oktagonie, jak sędzia mi to przerwał, to ja myślałem, że się popłaczę. Mówię, no kurwa, jak mogłeś mi to zrobić? To właśnie czułem. Było tak blisko, tak naprawdę, tak jak mówię, wygrywałeś całą walkę. I pytanie, czy... Nie jest tak blisko, że... Padłem. Tylko kurwa tak blisko, że powiedział broń się, to się odwróciłem po to, żeby się wyśliznąć. No to jest MMA, kurwa, to ja jestem parterowcem i jak sobie na mnie leżał taki bokserek i kilka razy mnie uderzył, to nic mi, nic. No nie wiem, czy mam jakiś ślad na twarzy, bo nie patrzyłem w lustro. Widać po prostu na ekranie, że oczy ci odpłynęły i padłeś głową po prostu o matę i dlatego zostało to przerwane. Znaczy to pewnie chodzi ci o zmęczenie po prostu, bo tam nie dostałeś takiego strzała, żeby cię zamroczyło, tak? No to ja też tego nie widziałem, ale no gwarantuję, że nie odpłynąłem tam. No nie, na pewno takiego strzału nie dostałeś, może chodzi tutaj o zmęczenie. Pokrzyżowałeś to pewnie trochę plany, miałeś gotowy call-out do Tomasza Adamka po walce? No po tym nie będę nawet robił wstydu i go wyzywał. Ale nie wiem, no ja uważam, że nie będę mówił, że wygrałem, ale wiem, że ja go biłem, nie on mnie. Myślę, że nikt nie zasługuje tak na rewanż jak ty po tej walce. Nie ma bardziej, jakby sięgając pamięcią w historii fejmu czy ogólnie free fightów, chyba nie ma drugiej takiej osoby, która zasługuje nie, bardziej na rewanż niż takie ty dzisiaj. Całą walkę i mi kurwa przerwali i tak się też czuję, jakby mi kurwa ktoś napluł w ryj, tak się czuję, nie? Jakie masz plany w ogóle najbliższe dni? Czy ty w ogóle masz teraz siłę, żeby o tym myśleć? Ja muszę operację teraz przejść. Muszę tylko zadzwonić do doktora, bo on już zarezerwował. Jak tylko wróciłem z Tajlandii i zrobiłem cały rezonans magnetyczny nogi, to już wtedy miałem powiedział, że już rezerwuje dla mnie datę. Także teraz operacja i po operacji fajnie było stoczyć jakąś walkę. No. I to mówisz o urazie, który był w Tajlandii wywołany? Tak, ja miałem wypadek na skuterze, ale nie przegrałem przez ten uraz, tylko przegrałem przez... przerwanie sędziego, więc nie tłumaczę się kontuzją. Najśmieszniejsze jest to, że mistrz One Championshipa mnie budził, nie? I dał mi Gatorade'a się napić. No, bo miałem zderzenie skutera z samochodem. To jeszcze nie jest byle kim. Nie z nim, to nie on. On mnie cucił, Okej, dobra, sorry, źle się zrozumiałem. Dobra, czyli ty w ogóle... Jest w ogóle różnica postaw. Amady, ty strasznie dojrzałeś przez te ostatnie kilka lat, bo ty mówisz, że Łaszczyk, propsik. Kamil trochę unikał takiego propsu w twoją stronę. No co mi to obchodzi, kurwa? Co on ma tam w głowie? Dali mu prezent i tyle. Leżał, był bity. Może nie płakał, kurwa, tylko płaczę ja po tym, co... Po tym werdykcie, no. Rozmawiałeś z trenerem Mirosławem? Tak, rozmawiałem. No tam mówił mi, że przez coś tam, że spierdoliłem coś tam pod koniec. No. Czujesz się, że kogokolwiek zawiodłeś, czy? No nie wiem, no ja samego siebie nie zawiodłem, czy nie czuję, żebym kogoś zawiódł. Czuję, kurwa, że ktoś mnie zawiódł, przerywając mi walkę, ale lubię tego sędziego i nie mogę na niego złego słowa powiedzieć, bo to jest zajebisty koleś po prostu, no, ale boli mnie to, że mi przerwał tą walkę. Boli mnie to, bo nie boli mnie twarz, nic mnie nie boli, ale oprócz ego. I bardzo dobrze, że nie czujesz, że kogoś zawiodłeś, wszyscy tutaj są z siebie dumni. Wiesz, przebyłeś drogę, gdzie od walki z Bystrzakiem walczysz w main evencie, w ogóle to jest twój pierwszy main event, więc Gratulacje, że w ogóle to był twój pierwszy mini-event. Wielkie czasy pewnie dla ciebie nadchodzą, jeszcze większe. I tak jak mówisz, bliżej się być nie dało po prostu. I to z Kamilem Łaszczykiem. Tak jak mówił, to Kamil. Tak jak mówię. Tak jak mówił. Amady, może takich gratulacji przyjmować nie lubisz, ale ja ci i tak gratuluję. Wiem, że nie dosyć będzie, ale mordo, trzymaj się. Kurwa, mordo.